chwili obecnej sytuacja na rynkach jest bardzo dynamiczna. Jednym powodem są obawy o stan gospodarki Chin i o dalsze rozlanie się kryzysu w tym kraju na chociażby Azję czy na świat. Te obawy wynikają w dużej mierze z tego, że jest niewielkie zaufanie jednak inwestorów na świecie do działań władz państwowych chińskich, które na wszelki sposób starały się właściwie, można powiedzieć, wywołać hossę na chińskiej giełdzie. I rzeczywiście mieliśmy do czynienia w zeszłym roku i do połowy bieżącego roku z mega hossą. W chwili obecnej można powiedzieć, że ta bańka częściowo pękła, natomiast widać, że władze chińskie przestraszyły się ewentualnych konsekwencji negatywnych na wzrost gospodarczy, w związku z tym podjęły kolejne działania, które mają pomóc czy uspokoić nastroje zarówno inwestorów, jak i nastroje Chińczyków. Cały czas Bank Chin ma miejsce do tego, żeby te spadki na giełdzie powstrzymać. On ma narzędzia do tego, żeby tą ewentualną recesję zastopować, więc póki co nie ma mowy o tym, żeby rozpoczęła się kolejna fala kryzysu. Na pewno obawy związane z chińską gospodarką powodują bardzo silną presję na rynki surowcowe. Szczególnie ropa naftowa, szczególnie miedź, stal są pod presją. To oczywiście powoduje, że kraje, producenci zmagają się z różnego rodzaju problemami. To powoduje też dużą presję na waluty chociażby takich krajów jak Rosja czy Brazylia. Póki co wygląda to na scenariusz podobny do 2011 roku, kiedy mieliśmy problem z klifem fiskalnym w Stanach Zjednoczonych. Tam też przez parę miesięcy mieliśmy dosyć mocną korektę trendu wzrostowego, który trwał od 2008 roku, kiedy wychodziliśmy z globalnego kryzysu. Mamy kilka mocnych spadkowych sesji. Wygląda to sympatycznie dla giełdowych byków, czyli dla kupujących. Oni obecnie mogą wykorzystać te niższe wyceny akcji do powiększania swojego portfela. Chiny są jakby w chwili obecnej oczkiem uwagi, jeżeli chodzi o inwestorów, natomiast tych aspektów, które mają wpływ na zachowanie się giełd, jest dużo więcej. Z takich pozytywnych czynników można powiedzieć, że oddalająca się wizja podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną jest pozytywna dla rynków, szczególnie dla rynków wschodzących, które w ostatnich miesiącach i kwartałach zachowywały się słabo. Nie ma takich oznak, żeby globalna gospodarka miała nagle zawrócić i żebyśmy mieli taki już w sumie trzeci docisk tego kryzysu finansowego. Na pewno inne banki centralne typu Europejski Bank Centralny czy też Japoński Bank Centralny, one utrzymują swoje programy stymulowania gospodarki, skupu aktywów. To oczywiście jest pozytywne dla gospodarek tych krajów, widzimy pewne ożywienie, natomiast też musimy mieć świadomość, że to niesie ryzyko występowania różnych baniek w niektórych klasach aktywów, chociażby w nieruchomościach.